Witamy się. Znowu się witamy. Runda druga z naszą detrujeczką. Dzisiaj zabiorę się za gaz, ale najpierw, żeby uściślić trochę, co tu jest nie tak i co się dzieje, to pójdziemy najpierw do mojego trupa. No i dobra, jesteśmy u mnie i teraz tak, mamy centralkę gazu. Każdy stak do tej pory, co widziałem, działał tak samo i taki, co montowałem sam. Stacyjka. Stak nam się włącza. Wyłączmy to wszystko, żeby nam tutaj nie pikało. Teraz tak, jak go wyłączymy i wyłączymy stacyjkę. Zobaczcie, wyłączamy stacyjkę. Po ponownym włączeniu stacyjki on powinien być nieaktywny, nie powinien sam się włączać. Włączamy stacyjkę. Widzicie? Jest dezaktywowany, dajmy na to. On cały czas jest podłączony, no ale centralka nam mówi, że gaz się nie załączy po odpaleniu silnika i tak dalej. Teraz wracamy do naszego trupa na podjeździe. I już wam pokazuję, jak to jest w tym trupie. Okej, otwieramy. Trochę co tutaj wczoraj demontowałem już, żeby sprawdzić jakieś przewody, ale jeszcze nic nie sprawdziłem. I teraz tak, mamy centralkę. Sorry za katar i za kaszel i za wszystko inne, no ale chory jestem troszeczkę. Dobra, przykręcamy stacyjkę, włącza nam się gaz, czyli to jak powinno być, tak? Teraz tak, wyłączamy stacyjkę, tak, mamy wyłączoną i teraz wkładamy kluczyk z powrotem, przykręcamy i gaz jest aktywny. Tak być nie powinno. To jest pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. I tak jak mówię, moim zdaniem tak nie powinno być. Wczoraj sobie tutaj popatrzyłem na ten przewód zasilający, co mamy tutaj z bezpiecznikiem. Ktoś go tutaj zamontował. Jest zamontowany, ten przewód jest zamontowany poprawnie. No ale nasz przewód jakiś inny musi być niezamontowany poprawnie i dlatego nam się tutaj to pierdzieli. Co sobie zrobię, to sobie zdejmę tą dolną część tutaj, tą obudowę. Ja mówię, wczoraj się troszeczkę za to zabrałem, ale jakoś tak nie kończąc tematu. W każdym razie zobaczcie, tutaj mamy śrubkę, znaczy śrubkę. Otwarta śrubka, ale tu śrubki nie było, bo chyba tutaj jest łamany kawałek deski, z tego co widzę. A ktoś tutaj już był. Coś takiego powinno być jak tutaj, zobaczcie. Takie jest, takie miejsce na śrubkę. No nieważne, w każdym razie zdejmujemy tą dolną osłonę i muszę się dobrać do przewodów. Jeden przewód mnie zastanawia, jeżeli chodzi o podłączenie stack. Mamy przewody całe czerwone, one są bodajże 2 albo 3 i one idą tutaj właśnie idą do plusa stałego z baterii i dwa przewody są, które idą na stacyjkę i one są czerwono-czarne i te przewody muszę odnaleźć i sprawdzić, czy są dobrze połączone. Co jeszcze? No i samo oprogramowanie trzeba sprawdzić, jak to tam wygląda. Możliwe, że ktoś coś w oprogramowaniu zrobił, coś zaznaczył nie tak jak trzeba. Może się uda nam wszystko zresetować, ustawić wszystko od nowa. Zobaczymy, jak to będzie. Ok, co ustaliłem? To ustaliłem tak. Mamy tutaj jeden kabel i chodzi o pin dokładnie tutaj 45, ten. U mnie sprawdziłem, jest tutaj prąd stały i on jest, to jest prąd z akumulatora. Prawdopodobnie
nieprawdopodobnie. Na pewno ten pin w tym miejscu tutaj ma prąd ze stacyjki. I wydaje mi się, że tu jest problem. Podłączę zaraz ten pin jako staje prąd z akumulatora, bo tak jest w opisie, ale jest tak dziwnie opisane, bo jest napisane mały prąd, cokolwiek to oznacza. W każdym razie podłączam stały plus tutaj na pinie 45. Zaraz wam pokażę, że tutaj tego prądu tutaj nie ma. I jak to sobie połączę, to wtedy zobaczymy, jak się zachowuje sam kontroler. Teraz tak, tutaj mamy staje plus na przykład w tym pinie 47, a tutaj mamy, zobaczcie, nie ma prądu, ale jak przekręcę stacyjkę, zaraz to zrobię, to ten prąd się tutaj pokazuje. Zobaczcie, u mnie w moim aucie jest podłączony właśnie w taki sposób, że ten prąd tutaj w tym miejscu jest stały z baterii. Tak więc zaraz sobie odnajdę ten przewód pod kolumną kierownicy i załączę sobie tam staje plus. Mam już kabelek podłączony do plusa od baterii. Mamy napięcie. Podłączamy sobie z powrotem sterownik i sprawdzamy, jak działa nasza centralka. A więc tak, przekręcamy, centralka jest włączona, wyłączamy ją, wyłączamy stacyjkę, włączamy z powrotem stacyjkę, centralka jest wyłączona, czyli działa tak, jak powinna działać. Teraz możemy włączać i wyłączać stacyjkę, przepraszam, kontrolkę, tak jak to właśnie powinno być. Tak więc tu był problem z tym kabelkiem jednym i zaraz zobaczymy, czy mapa gazowa się będzie zapamiętywać. Jako że nam tu jeszcze nic nie działa, jeszcze silnik jest nienagrzany, sondy, widzicie, jeszcze nie pracują, przejedziemy się i po przejazdce sobie zrobimy tak, sprawdzimy sobie parametry, chociaż parametry to już można sprawdzić. To jest poprawnie ustawienie sterownika gazu, mamy 30 stopni, ale możemy to zwiększyć do 35. Mamy tak, wtryskiwacze, mamy AC W01, są przyporządkowane do banków, tak jak powinny być. No i czujnik temperatury reduktora jest w zestawie i czujnik temperatury gazu jest w zestawie. Więcej na razie tutaj nic nie będę działał, tu na razie wszystko jest ok. Mnie interesuje teraz tak, mapa gazowa. Wcześniej mapa gazowa nam się w ogóle nie zapisywała. Ja już tu wcześniej autokalibrację zrobiłem. Mnożnik wcześniej mieliśmy tutaj na 1,5, co moim zdaniem jest o dużo za dużo. 1,2 to jest tak naprawdę świat. Temu zrobimy sobie autokalibrację wszystkich podzespołów, ale to dopiero po przejazdce. Jadę się przejechać, zobaczymy, jak to wszystko teraz tutaj funkcjonuje, działa. Auto już jest na gazie, no bo mamy ponad 35 stopni na reduktorze, tak więc jedziemy się przejechać i będziemy działać, jeżeli chodzi o to kalibrację. Ok, pierwszą rzecz, którą robimy, zobaczcie, mamy tutaj kreskę z mapy gazowej. Wcześniej po włączeniu stacyjki ta mapa nam znikała. Teraz wyłączamy. Możemy wyjąć kluczyk, mapa cały czas jest zapisana, tak więc to był pierwszy błąd powiązany z tym jednym przewodem. Po włączeniu tutaj oprogramowania pokazuje nam, że jest dostępne nowe oprogramowanie.
Tak więc sobie zaktualizujemy najpierw. Zobaczcie, tutaj mamy aktualne, a tutaj mamy nowe. Tak więc sobie zaktualizujemy oprogramowanie najpierw, a potem sobie będziemy działać dalej. Ok, wyłącz silnik i aktualizujemy. Wszystkie ustawienia sterownika będą wyczyszczone, ale aktualizację trzeba co jakiś czas robić. Tak więc robimy aktualizację i zaraz wrócę do Was już po kompletnej aktualizacji. No i dobra, jesteśmy po aktualizacji. Odpalamy sobie teraz silnik. Wszystkie parametry tutaj nam się zgadzają. Nic nam się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to, ale tak, nie mamy mapy benzynowej, bo jej nie potrzebujemy. Przełączamy sobie na benzynę i robimy sobie autokalibrację, jako że mamy już parametry wszystkie ok, to możemy sobie zrobić teraz autokalibrację wszystkich urządzeń. To niech mi jeszcze nie pokazuje i czekamy. Po kalibracji będziemy mogli sobie przeprowadzić proces regulacji samego gazu i zobaczymy, jak to się nam będzie odbywać. Tu nam się wyzeruje mnożnik. Ciśnienie gazu jest ok, map jest ok. Tak więc czekamy, aż nam się zakończy tutaj kalibracja. Jest takie dopisywanie wszystkich urządzeń, które mamy w pamięci sterownika, ustawienia benzyny itd., itd. Tak więc trzeba to zrobić. Mamy już komunikat, żeby ustawić mapę mnożnika na drodze. To możemy wyzerować. Wtryskiwacze są przypisane. Dysze wtryskiwaczy ok. Tak więc wszystko jest sprawne. O, się pojawił tutaj kolega. No i teraz tak. Mamy mapę. Zobaczcie. Robi nam się już mapa tutaj benzynowa. Mnożnik mamy między 1,2 a 1,4, czyli zaraz zobaczymy. Przycisnę tą kropkę i nam się pokaże tutaj. Zobacz, 1,3 mamy. Mnożnik się zaczyna. No i tak nam się na razie linia wyrysowała automatycznie. Teraz pojeżdżę trochę na benzynie, żeby zrobić tutaj mapę benzynową. I zaraz sobie zrobimy ten sam dystans i zrobimy mapę gazową. Dobra, więc mamy tak. Mamy wstępnie wymalowaną mapę benzyny. Jest zbyt ubogo na benzynie. Nie wiem za bardzo, czym jest to spowodowane. Ale może być to na przykład brak katalizatorów i zły odczyt sound lambda. Nie wiem jeszcze, czy katalizatory tutaj są, czy nie. Albo są jakieś inne problemy. Może z dolotem gdzieś. W każdym razie przełączę sobie teraz na gaz. Mamy auto już na gazie. No i teraz pojeździmy sobie troszeczkę na gazie, a ja sobie będę korygował mnożnik na zasadzie tutaj naszych korekcji sound lambda na pierwszym i na drugim banku. Tak więc dalej jadę się przejechać i miejmy nadzieję, że uda mi się to wstępnie wyregulować.
Much, much later. No i dobra, słuchajcie. Pół godziny jeżdżenia. Mapy wyglądają w sposób taki. Po krótkich tych korekcjach wyszło mi, że ma to wyglądać właśnie w ten sposób. Tu mamy bank drugi, tu mamy bank pierwszy. Wiadomo, że to jeszcze trzeba troszeczkę pojeździć, żeby to wszystko nam się dołożyło tak jak trzeba, ale ogólnie linie się pokrywają. Włączenie, wyłączenie gazu przebiega bezproblemowo, praktycznie niezauważalnie. Ale coś mnie tu jeszcze martwi, bo long termy nie chcą mi się tutaj wykasować do wartości tych short termów. Prawdopodobnie no, trzeba troszeczkę pojeździć. W każdym razie gaz jest wyregulowany. Wcześniej mieliśmy w oczekujących tutaj zawsze ubogą mieszankę. Teraz po pół godziny nie ma nic. Tak więc moim zdaniem gaz jest wyregulowany i wyregulowany jest poprawnie. Zajrzymy jeszcze pod maskę. Zobaczymy, czy tam nie ma jakichś problemów, jeżeli chodzi o dolot. A tutaj na razie gaz zostawiam w spokoju. Gaz jest ogarnięty tak jak powinien być. Mapy gazowe nie znikają. Po odłączeniu stacyjki można gaz włączyć, można gaz wyłączyć. Wszystko działa tak jak powinno działać. Tak więc tutaj uważam temat za zamknięty i działamy dalej. Więc tak, gaz chodzi, ja bym powiedział, że bardzo dobrze. Mam jakieś anomalia na benzynie. Czasami nam się pokazuje, że korekcje są bardzo wysokie na samej benzynie, na gazie jest dużo lepiej. Tutaj zacząłem sobie patrzeć, szalnie sprawdziłem wtryskiwaczy, dysz, wtryskiwaczy i tak dalej, to wszystko jest szalne. Tutaj zauważyłem takie coś, zobaczcie, mamy popękaną rurę do lotu. Z jednej, jak i z drugiej strony. Zaraz biorę się za wyjęcie tego i sprawdzenie, jak to wygląda, jak to wygląda dalej, bo to może na przykład nam powodować, że lewe powietrze jest zasysane. I bywa tak, że czasami te korekcje wypadają nam bardzo wysokie. Także to może być związane właśnie z nieszczelnością naszego dolotu. Tak więc wezmę sobie teraz i zdajemy tam rurę całkowicie i ją po prostu całą sprawdzę, jak ona wygląda, bo możliwe, że jeżeli tu jest pęknięta gdzieś w tych miejscach, to możliwe, że jeszcze gdzieś mam popękaną rurę dalej, no i trzeba ją wyjąć i sprawdzić fizycznie. Nie ma co polegać na takim, wiecie, oku mechanika. Tak więc wyjmuję rurę i zobaczymy, jak ona wygląda. Okay, tak więc rura zdjęta, sprawdzona, nie ma nigdzie żadnych pęknięć oprócz tych dwóch tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Ogólnie niby tutaj lecieć nie powinno, ale tych pęknięć też tutaj nie powinno być. Tak więc chyba trzeba będzie się rozejrzeć po prostu za nową rurą. Tutaj mamy numer części 077-129-629. Ogólnie nie wygląda to jakoś źle. Najgorsze historie są takie, że podczas hamowania i dojeżdżania do skrzyżowania, to te korekty nam się rozjeżdżają strasznie i dochodzi nawet do plus 20.
że jest po prostu za uboga mieszanka. Nie wiem za bardzo, czy może być to spowodowane, czy to jest po prostu to, że tutaj są te pęknięcia na tej rurze. Druga rzecz, nie wiem, czy są klapy w kolektorze ssącym, bo to też może być jedna z przyczyn. Nie wiem, czy są katalizatory. Tutaj zrobiłem taką stópkę do naszego sterownika. Sterownik teraz się trzyma sztywno. To tak względy bezpieczeństwa bym powiedział bardziej. Tu mamy jakieś stuki puki jeszcze, jeżeli chodzi o zawieszenie. Zdjąłem sobie tą gumę tutaj z amortyzatora, ale szczerze mówiąc to tu nic nie widzę. Chyba by trzeba było amortyzator cały wyjąć i sprawdzić. Nie wiem, czy będziemy to robić, czy nie. Wszystko w zależności od tego, ile czasu trzeba na to poświęcić. No nic, zakładam tą rurę z powrotem. Może sobie tutaj ją obwinę jakąś taśmą, żeby to troszeczkę doszczelnić i wtedy zobaczę, czy jest jakaś różnica. A na razie składam to tak jak jest i na razie, jeżeli chodzi o gaz, no to mamy gaz skończony, no. Nic tutaj więcej na razie nie wymyślę.